Siema. W końcu niedziela. Wolne. Godzina 9:30 i wypad nad wodę. Spinning dzisiaj będzie grany. Zobaczymy. Jesteśmy na Narwi w ogóle. Poszukamy odpowiedniego miejsca. Zrobimy szybką kawkę. No i go. Porzucamy. Jedziemy za porę, na ten słynny kilometr zamknięty i zobaczymy, co będzie się działo dalej, później się odezwę. Jesteśmy już nad wodą, jak zwykle wygrała stara miejscówka. Spadł poziom wody, to nawet bym powiedział, że sporo, bo 30-40 cm się obniżyło. Robimy kawkę. Ogrzejemy się. I startujemy ze spinningiem. No, mamy sporo brzegu do przejścia, a później się wrócimy jeszcze na inną miejscówkę. No nie będę wam mówić dokładnie gdzie, ale na inną miejscówkę. Obiadek sobie jeszcze później zrobimy przed wyjazdem na tą miejscóweczkę i polecimy. Ciepło jest. Tu jest dużo mniejszy wiatr niż tam, gdzie byliśmy wcześniej, to znaczy godzinę temu, bliżej zapory Dębę, zapory w Wieliszewie. Tam był znacznie większy wiatr i większy uciąg. Cisza, spokój. Na Cyplu jak zwykle jest ekipa leszczowa. Przyjechali mięsiarze tak zwani. Ich se łowią. Na Leszcza podobno nie ma tego limitu też. Biodrami. Cisza, spokój. Niedzielny relaks przed poniedziałkowym Armagedonem. Trochę gratów, trochę sprzętu wędkarskiego, biwakowego jak zwykle. Mam taką skrzyneczkę fajną, słuchajcie. I w tej skrzyneczce mieści mi się wszystko, jeśli chodzi o biwak. To, co jest mi potrzebne. Plus jakieś tam jedzonko z domku. Nie wiadomo. Kalosze, torba wędkarska. Odbierak, spinning. I chyba wszystko jest. Kawa, herbatka, co kto woli. Widzicie, grill jest kuchniła i kuchenka. A, no, prawie czego jeszcze jest kuchenka. Gazowa oczywiście. Stolik rozkładany. Wszystko jest. Do tej wody, muszę już się zagotowała, to. Dobra, można wrzucać kawkę. Karkóweczkę wczoraj mi żona kupiła, 2 sztuki. Rozbiłem ją porządnie, zamarynowałem. Przyprawy podstawowe, sól, pieprz, chili, marynata, ocet. Winny, czerwony, olej, woda, podstawowe składniki, uważam, że jedne z najlepszych, trochę czosnku jeszcze. A jeśli chodzi o kubek, słuchajcie, to kubek mam termiczny, jest to Milteka, swoje już przeszedł, prawda, ale jest dobry, ma podwójną ściankę i naprawdę, naprawdę długo trzyma ciepło, bez przykrywania go, nie ma sensu. Rewelacja. Na takie właśnie chłodne wypady, czy coś, biwaki, czy wędkarskie przygody, to jest rewelacja. Popręty, ruszt. W Legiroju kupiony jakiś czas temu. O, chyba 2 lata temu. I go. Niestety, drewno musiałem kupić w worku. W Orlenie, ale już wam mówię, że nigdy więcej już tego nie zrobię, bo woreczek, no, który starczy może na 2 ogniska, ale kosztuje chyba 35 zł, także to jest przegięcie. Albo kupię u swojego kolegi Adasia zapas, albo do marketu, w markecie chyba 15 czy 20 zł, chyba większy.
zobaczymy, może mamy jeszcze jakiegoś bobera. Robią zamieszanie. Kaczki robią zamieszanie. Dobra, musimy pilnować te karkówki chleba. Ale chyba jakiś tartak chodzi. Gościu coś tnie, albo u siebie w domu, ale w niedzielę, już bez przesady. Jeszcze pora obiadowa się zbliża i nam zakłóca trochę ciszy spokoju. Obądek płynie. Ale wiecie co? Obracając jadę na mainie. Bo jak z boku, to z boku. Ale tył samochodu to masakra. Mamy łobądka. Chyba samiec. A nie, to wcześniej był chyba samiec. Taki ma
masywniejszy i ten dziubek ma inny. Ale teraz to chyba płynie samica. Ta, to jest samica. Na nosie, na dziobie, między dziobem a białą sierścią. Piórami, sorry. Ten dziubek taki czarny, taką kulkę ma wystającą. To samica ma małą, a samiec ma dużą, taką wystającą, śpiczastą. O, i zobaczcie, dobre. Grasują. Dobre, grasują. Normalne. Standard. O, pan Ciekawski idzie na kolację. Nasz drobny. Ale słuchajcie, mam jeszcze jedno. Tamten kubów wcześniej, tak samo, jak i ten, zabrączkowany jest. Na swojej lewej nodze ma obrączkę srebrną, czy srebrną, ze stali, rdzenia pewnie, albo ze stali, chyba nie. Pojedzone? Teraz tak. Kupiłem sobie jakiś czas temu porządną sandaczówkę. Demoska. I uważam, że jest to jedna z moich najlepszych wędek spinningowych. Do tego dobry kołowrotek. Też uważam, że to podstawa. Ryobi. Plecionka oczywiście. Dobra, nawijamy przez przylotki, uzbrajamy przepon, bierzemy zestaw i go. Bierzemy, słuchajcie, sprzęt i się przejdziemy. Tutaj nikt tego nie zwinie, stoi, daleko nie dochodzimy. A później sobie zrobimy znowu szkawkę. Idziemy tam na sam koniec. Założyliśmy woblera bez płetwy, to mam nadzieję, że zejdzie mi trochę w dół. Zobaczymy, co w chodnik zostaje. Dzisiaj jest wyjątkowo jak na niedzielę, to jest wyjątkowo pustka tutaj. Miejscówki spoko. A jak przyjechałem, to zastałem jeszcze ciepły żar z ogniska, także niedawno kosztownie ekipa, ale odjechała, wiecie. Teraz ustawimy telefonik, porzucamy troszeczkę. Wziąłem też całą torbę. Jakby się coś pozrywało, to się wymieni. Czy przepęd, czy przynęta. Ostatnio zrobiłem właśnie tu, jak byłem nawet. Zrobiłem porządek w końcu. Stałem pod sprzętem spinningowym i jest teraz w torbie elegancko. Sprzęt spinningowy to spinningowy od A do Z, a reszta oddzielnie. No i zobaczcie, tu mamy raz za 4 trzecinami. Tu fajne tereny. Tak, no tutaj to z reguły na leszcze rzucają, ale nieważne.
No i teraz za tym, drzewem, w tą stronę. Spróbujemy, no. Spróbujemy. Połączymy. A tamten tnie. Pilar. Cały czas. No. Ślady świeże. To musi być też dobra miejscówka. Na przykład leszcza. Dobra, łączymy szerokokrętny. Zostawię go, słuchajcie. Aha. Ustawię go tak. Ustawię go tutaj. Tutaj. Tak na maksymum metra, tak jak to rewelacji z tym nie ma.
Boże, nie kurzy, jak to dojadę. No to udają mi słówkę. No i nie podjebać. Kurczę, to jest nie. Jadę do trawy. Thank you.
Przegonione. Cisza. Byłem tam też takiego starego zegarka. Schodzi trochę głębiej. Tamten był powierzchniowy, bez płetwy. Ten ma małą płetwę, zajdzie może trochę głębiej. Bujam dalej blisko. Niech się buja. A my idziemy nad wodę. I